Witam wszystkich imperialistów oraz ulańców Lukasa. Dzisiaj zagramy Dithmarschen. Boże, jak ja uwielbiam jednoprowincjonalne, badziewnie małe kraje. 8 punktami developmentu, które totalnie nic nie zarabiają. Tak, wyjebiście się zapowiada. Celem gry, grania tym wspaniałym krajem będzie zdobycie pewnego achievementu, który polega na zdobyciu tej prowincji, jak i Amsterdamu. A potem kraj, który właśnie wam ryga, zwany Danią, musi przestać istnieć. Wydaje się to nawet dość łatwe, nie? Następnie planuję tutaj to drzewko misji specjalne dla Dithmarschen również zrobić w międzyczasie. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na Conquest of Bread, który daje nam 20% Good Produce Modifier do końca gry dodatkowe. Na Break the Chains 5% dodatkowego Administrative Efficiency, zawsze na propsie, oraz na Terror in Russia, bo brzmi wyjebiście. Czy wspominałem, że mamy unikalny system rządów zwany Republiką Chłopską, czyli takiego protoplasty komunizmu? Już to widzę, jak moje czołgi zajadą szybko Europę. Tylko śmieszne jest to, że jesteśmy kultury niemieckiej. Możemy stworzyć również Niemcy, ale jesteśmy protoplastą komunizmu. Brakuje tylko tego, że to Niemcy wynaleźli anime. What the fuck? Co za grupę znalazłem, szukając grafiki do miniaturki. No dobra, ale grajmy już. Bierzmy rywali, zawierajmy sojusze. Swoją drogą, jak działa to, że mamy 0 kraulanców na republikach, które nie mają szlachty? To nasza Republika Ludowa ma naprawdę dziwne stany. Kościół, mieszczanie, ziemia koronna. Paradoks. Zacznijmy też od razu poprawiać relacje z Austrią. Poprawiajmy też relacje z Wernem, będzie nam potrzebne. O, dotaj Pyjus Alliance, żeby dostać klejmy na, chyba ten obszar. Wyślijmy naszą flotę do chronienia handlu, przecież takie miliony na tym zarabiamy. No ale mamy 1% udziałów. Oa, już 4? Do hegemona ekonomicznego jeszcze nam troszeczkę brakuje. Aha, no to zagadka się rozwiązała. Dostajemy tutaj ten event do burgersów, kupca do wysłania na Bałtyk. No nie miałem, patrzcie, nie mogę wysłać do Bałtyku, dlatego go wysyłam tutaj na chwilę. Jakby to powiedzieć, misja na zrobienie claima bardzo nam się przydała. Musimy zaatakować Rygę. Serio, nawet nie mam wojska do okupowania tego? No tak, wszyscy mają forty. Ja nie wierzę, ale i tak nic nam to nie da na stolicy. Zawsze jednak coś. A gdzie jest mój wasal? Ja chcę z Hamburga zrobić wasala. What the fuck? Lecimy, bitewkę, lecimy! I wygrana! Ja! Dajemy! I teraz z powrotem na Hamburg. I czyścimy tutaj dalej tych innowierców. I lecimy na Bremen. I również go czyścimy, jeżeli się da ten Bremen white pisuje. What? Wjebiście? Bo i tak, jak wezmę tutaj dwie prowincje, czyli Hamburg oraz Lubekę, to i tak będzie maksymalna agresywna ekspansja, na jaką mogę sobie pozwolić. No to jeszcze Ryga, Hamburg, Livonia, Olde, Lubeka i Sligo. Czy uda, czy się nie uda? Nareszcie! Bo tak w sumie to gdzie jest Sligo? Serio? Nie no, jakoś tędy naokoło to mi się nie widzi lecieć. Maszerują chłopcy, maszerują. Wy naprawdę nie chcecie, żebym śpiewał, ale może za to zostawicie lajka. No to oblegamy Rygę. To chyba mój osobisty rekord ilości loanów na starcie rozgrywki. Bardzo długa lista, bardzo. Jednak muszę wcześniej skończyć tą wojnę. Bierzemy pieniądze War Operation i Humiliata na Hamburgu. Lubekę uczyniamy naszym wasalem, inaczej Austria będzie zaraz od nas żądała ziemi. No i pieniądze od Rygi. Tup, 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 nasze wojska wracają. Republikanizm to jest nasze pierwsze rozwinięcie. Nawet zarabiamy po tej wojnie. Uhu! Moja ulubiona część grania w Holy Roman Empire, czyli czekanie. Teraz dewujemy prowincję, trzeba wprowadzić renesans, a potem go komuś obchnąć. 32 punkty dewa, coraz bliżej czołgów jesteśmy. Wprowadzamy renesans, a szczęśliwa Brandenburgia już go od nas kupuje. Ja wiem, istnieje w tej grze coś takiego jak Cassius Belli, ale żeby Polska nam zostawiła tylko jakieś nadmorskie prowincje. No dobra, nie jest aż tak źle, ale mogło być lepiej. Przed zakończeniem tej wojny weźmy jeszcze, polutujmy trochę tutaj te kufry. Pożyczki same się nie spłacą. Co wybrać? Te wybory są takie trudne. Austria wykopała Włochy z Holy Roman Empire. Dobra, bierzemy takiego pizdila. Te prowincje lecą dla Lubeki, tutaj bierzemy wasala, Zakon Krzyżacki, a to wszystko dlatego, żeby nas nie zmusił cesarz do wypuszczenia tej prowincji. To agresywna ekspansja. Zdecydowanie agresywna ekspansja jest tym, co potrzebujemy. I co było płakać? Nie ma już pożyczek. A co do inflacji, no to myślę, że pamiętacie. No ogólnie Dania miała być przez nas podbijana, ale na razie może nam pomóc tutaj. Pierwszą ideę, którą bierzemy, to oczywiście dyplomatyczne, bo będziemy tutaj musieli na maksa poprawić relacje ze wszystkimi. Wojny, no cały czas trzeba walczyć, ale co ja poradzę, skoro no, musimy te terytoria zdobyć jak najszybciej. No i piękna to nasza granica już, nie? No trochę ryzykuję patrząc na liczbę wojska polskiego, ale dobrze, że Polski nie zaatakowałem, bo ona właśnie wypisywała z Danią, że za mój sojusz? Jak mogliście się już domyśleć, drugą ideę będę brał humanistyczną, bo świetnie łączy się z dyplomatycznymi. Atakujemy tutaj Istfryzję. Naszym głównym celem tak czy siak jest Hamburg. Wreszcie zdobywam Hamburg. Wreszcie! Długo na to czekałem. No postanowiłem jeszcze tutaj Oldenburg sobie też również zająć. Skoro mam na to klejmy. No dobra, no zbierałem troszeczkę antypolskich sojuszy. O, właśnie oni nie lubią Polaków. Reformacja protestancka w 89. Mamy okazję zdobyć tutaj prowincję od Oldenburgu bardzo szybko, bardzo sprawnie, bo w zasadzie wszyscy go właśnie opuścili. O, mała szybka wojenka. Ile ja na to czekałem? Chyba kolejna szybka wojenka, tak mi się wydaje. Tu widzę, że skończyła się jedna i możemy zacząć kolejną. Przy czym Mecklenburg to chyba będzie mój wasal za chwilę. Od Wolfgastu biorę tylko jedną prowincję. Za to Saks, coś tam, Luxemburg, nieważne, Luxemburg, jakkolwiek przestaje istnieć. Chyba nas to za bardzo nie obchodzi. Mamy też tutaj kolejną misję wykonaną. Witam imperialistów! Pamiętajcie, że prowadzę współpracę ze sklepem eneba.com. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, coś użytecznego, coś fajnego, coś co wam umili grę. Co weekend super wyprzedaże, używajcie kodu LUKAS. Najgorsze jest to, że tak, Dania ma sojusz z Moskwą, Polska z Burgundią. No, ciężko będzie cokolwiek tutaj ruszyć w tym regionie. Wyczuwam okazję! Aha, to jedna z tych kampanii, gdzie Francja nie jest w stanie odbić swoich korów od Anglii. No tak, a głupia Burgundia się rozwaliła na wojnie z Francją i wpadła pod unię z Austrią. Burgundia wybrała możliwość, że wypuszczamy sobie wszystkie księstwa, tak, dołączamy do Holy Roman Empire. No przecież nic złego się nie dzieje. Gdzie tu sens? Gdzie tu logika? Mecklenburg staje się naszym nowym wasalem. A teraz znowu czekamy, aż spadnie mi agresywna ekspansja. Chyba nikt nie wierzył w to, że będę czekał. Atakujemy Polskę, mamy całkiem niezłą okazję. Dwie technologie przewagi militarnej mamy nad nimi, więc korzystajmy. Aha! Nawet nie zdążyłem tego nagrać. I kolejny stack wipe. Kolejny stack wipe. Polskie wojsko, najlepsze na świecie, kuła! Chodź tu, nie uciekaj! Wolfgast tak kończymy, bo nie jest naszym głównym uczestnikiem wojny, więc reconquest Cassius Belli tutaj nie wykorzystam. Cóż, kolejna kampania, gdzie reformacja wybucha tak wcześnie. No, zdobywamy Warszawę, Kraków też szybko pada, humanistyczne skończone, dyplomatyczne skończone i jak widzicie, agresywną ekspansję naprawdę szybko zbijamy. Coś się nie nagrało, więc już wam pokazuję. Zdobyliśmy następujące terytoria dla Zakonu Krzyżackiego, wzięliśmy War Reparation oraz pieniążki dla siebie. Następnie nic, ani jednej krzty ziemi nie oddałem Danii, bo tutaj troszeczkę takiego exploita wykorzystałem, że w momencie, kiedy my okupujemy wszystkie na return for prowincje, no Dania nie mogła nic tak realnie brać w tej wojnie. Okej, przechodzimy na protestancką religię. Za dobrze nam się to stakuje z Improve Relation oraz z ulepszaniem developmentu w naszym kraju. Nie przemyślałem tego, znowu. Ale dużo prowincji nie mamy, więc raczej to nawrócimy na spokojnie.